W tym wideo dowiesz się, jak dodać sieć Binance Smart Chain do portfela przeglądarkowego MetaMask, jak przelać kryptowalutę BNB, czyli token giełdowy giełdy Binance, na portfel MetaMask, jak postawić pierwsze kroki w sieci Binance Smart Chain oraz jak odebrać darmowe kryptowaluty od projektu Corgi. Ja jestem CyberCoach, a Ty jesteś na kanale CyberBiznes. Wszystko, co chcesz wiedzieć o kryptowalutach, blockchain oraz biznesie w sieci. Musisz wejść na początek na stronę chainlist.org. Wszystkie potrzebne linki zostawiłem Ci poniżej tego wideo. Jeżeli jesteś na tej liście, to teraz należy podłączyć do tej strony portfel MetaMask. Więc klikasz na Connect Wallet. Oczywiście wpisujesz swoje hasło do MetaMaska. Zobacz, mamy tutaj wiele sieci, które możemy dodać do naszego portfela. Ja tutaj sobie wpiszę, że potrzebuję Binance Smart Chain. Chain ID Binance Smart Chain wynosi 56 i klikam na opcję Add to MetaMask. Czyli w tej chwili do MetaMaska dodaję kolejną sieć i klikam Approve. Mogę od razu kliknąć Switch Network i już do MetaMaska dodana jest sieć Binance Smart Chain. No w tej chwili stan mojego portfela wynosi 0 BNB. BNB to kryptowaluta giełdowa, giełdy Binance. Więc moim zdaniem jest teraz przesłanie BNB na mój portfel MetaMask. Jak to zrobić? Najlepiej kupić te coiny na giełdzie Binance. Dlatego ja zaloguję się do giełdy Binance. Przechodzę do zakładki portfel i przechodzę do portfel spot, czyli wpłata bądź wypłata. Jeżeli wcześniej kupiłeś kryptowalutę BNB, przejdź do opcji wypłata i teraz należy tutaj wprowadzić adres, na który chcesz przesłać te coiny. Dlatego przechodzisz znów do portfela MetaMask, kopiujesz adres tego portfela i wklejasz w tym miejscu. Jak widzisz, adres portfela jest automatycznie dopasowany do odpowiedniej sieci, więc tutaj wybieramy sieć BSC, czyli Binance Smart Chain. Ja wypłacam maksymalną ilość tych kryptowalut, które tutaj posiadam i klikam na wypłata. Klikam zatwierdź, kontynuuj. Żądanie wypłaty zostało złożone. Za jakiś czas kryptowaluta BNB powinna pojawić się w Twoim portfelu MetaMask. Ok, to teraz możemy odebrać airdrop, o którym mówiłem. Zobacz, na moim MetaMasku pojawiły się już BNB. Są to te tokeny giełdowe, które przesłałem z Binance'a. Teraz zobaczcie, mamy kryptowalutę Corgi, jest to znowu podróba Dogecoina, jednak no sezon na te kryptowaluty jeszcze trwa. My robimy to po to, żeby odebrać darmowe kryptowaluty, a także po to, żeby przetestować Binance Smart Chain, ponieważ chcemy gdzieś tam w przyszłości na tym zarabiać. Co ciekawe, ten airdrop skonstruowany jest tak, że możesz brać udział tak jakby w programie afiliacyjnym, czyli udostępniać Twój referral link. I to znaczy, że jeżeli zaprosisz więcej znajomych, to więcej tych kryptowalut dostaniesz. Za samą rejestrację dostaniesz 100 tysięcy tych kryptowalut Corgi. Ok, więc zjeżdżamy na dół. Co teraz trzeba zrobić, to kliknąć na opcję Join Us, czyli Sign Up. I tutaj otworzy Ci się MetaMask. Trzeba podpisać właśnie MetaMaskiem po to, żeby dostać ten airdrop. Mamy pewną opłatę transakcyjną, jest to kilka centów, więc myślę, że spokojnie każdego stać, żeby to zrobić. Oczywiście musicie mieć te coiny BNB, żeby to zrobić. No i ja po prostu łączę się z tą aplikacją, klikając potwierdź. OK. I teraz kliknę na Add to MetaMask. I dodaję te tokeny Corgi do MetaMaska. Sprawdzam. Te tokeny są dodane, jednak airdrop jeszcze nie został przesłany. Zobaczcie, mamy tutaj różne poziomy, więc możecie polecać tak jakby znajomym te wszystkie, no właśnie te tokeny. I wygenerował się Wam automatycznie link referencyjny, który znajdziecie poniżej tego wideo. Więc do tej strony przejdziecie z mojego linku i wtedy możecie wykonać te wszystkie operacje, które Wam pokazałem. Jeszcze sprawdzę opcję Withdraw i kliknę potwierdź i w ten sposób przesłałem tokeny z tego smart kontraktu do mnie na portfel i one są tutaj już widoczne w MetaMasku, więc z tego smart kontraktu dostaliście darmowe tokeny, bardzo fajnie, więc teraz tak, możemy sobie przejść do zdecentralizowanej giełdy PancakeSwap, oczywiście link zostawiam poniżej tego wideo. Teraz chcemy sprawdzić, ile warty jest ten airdrop, dlatego przejdę do MetaMask. Następnie kliknę tutaj w te trzy kropki przy moim koncie
i wybiorę opcję wyślij w przeglądarce, czyli binancesmartchainscan.com. Wyświetli się taka strona i tutaj wpiszę interesujący mnie coin, czyli to był właśnie, jak on się nazywa? Corgi Doge, tak? Czyli Corgi Doge. Wybieram i kopiuję adres smart kontraktu tej kryptowaluty. Kopiuję, przechodzę do PancakeSwap i teraz tutaj wybieram kryptowalutę i wpisuję adres tego smart kontraktu. Wklejam. OK, mam tutaj token Corgi, dodaję, teraz wybiorę ten token Corgi, wybiorę max, mam te 100 tysięcy i spróbujemy zamienić na przykład na Binance USD i to jest 50 centów w tej chwili. OK, czyli 50 centów, czy nam się to opłacało? Jeszcze musimy zrobić coś takiego jak approve i za 15 centów znowu potwierdzić transakcję. Także słuchajcie, operacja raczej w tej chwili nieopłacalna. Zobaczymy, może wytworzy się hype na tej kryptowalucie. Więc ja sobie zamienię całość na BNB z powrotem, te 100 tysięcy Corgi. Wykonam approve, potwierdź. I teraz w momencie, kiedy potwierdziłem, wykonuję swap i akceptuję i confirm swap. OK, czyli wymieniłem te Doge na BNB. Jednak ta transakcja kompletnie mi się nie opłacała, więc przy takich airdropach można, powiedzmy, odebrać ten airdrop, jakby nie dodawać go do MetaMaska, on może tutaj leżeć w tym smart kontrakcie i jeżeli cena znacząco wzrośnie, dopiero wybrać te tokeny z tego smart kontraktu, przesłać do MetaMaska, a potem wymienić na giełdzie PancakeSwap. Jednak dzięki temu filmikowi dodaliśmy sieć Binance Smart Chain do MetaMaska i nauczyliśmy się, jak działać na giełdzie PancakeSwap. Więc mam nadzieję, że Ci się przydało. Jeżeli chcesz brać udział w airdropie i pobawić się w te tematy, to link zostawiłem Ci w opisie. Dzięki bardzo.